W dzisiejszym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków przedstawiam pięć wypowiedzi pana Konstantego Radziwiła, ministra zdrowia w rządzie Beaty Szydło. Linki do cytatów znajdują się w opisie pod nagraniem. Konstanty Radziwił o medycznej marihuanie. No, jako minister zdrowia mówię bardzo wyraźnie: Zapotrzebowanie na leki tego typu w Polsce dzisiaj jest bardzo niewielkie i wobec tego, ale może ono musimy wynika się z tym... tego, że do tej pory nie były te leki w Polsce. Yy, no, ale jeszcze stosowane. raz panu powtarzam, że są stosowane i wszyscy pacjenci w stosunku do których są wnioski od lekarzy dostają te preparaty bez problemu i, i za darmo. Wobec tego, no ja wiem ilu jest takich pacjentów, to jest kilkadziesiąt osób. Po pierwsze, pacjenci nie dostają potrzebnych preparatów bez problemu, bo wiele osób czeka na medyczną marihuanę wiele miesięcy. Dodatkowo nie wszyscy lekarze są chętni do przepisywania medycznego. Marihuany. Po drugie, faktem jest to, że medyczna marihuana znacząco łagodzi objawy w przypadku chociażby padaczki lekoopornej. W Polsce na padaczkę choruje około 350 tysięcy osób, w tym na padaczkę lekooporną choruje około 20-30% czyli mniej więcej od 70 do 105 tysięcy osób. Medyczna marihuana mogłaby tym osobom pomóc normalnie żyć. Podobnie jest ze stwardnieniem rozsianym. Nie jest to więc kilkadziesiąt osób. Nie ma dobrych dowodów na to, aby marihuana była lekiem na jakąkolwiek chorobę onkologiczną czy w ogóle na jakąkolwiek chorobę, e, która by zwalczała te, którąś z tych chorób. A jednocześnie nie ma, są dość słabe też dowody na to, że w pewnych okolicznościach można ją stosować jako e, środek zmniejszający dolegliwości. Jeśli chodzi o zwalczanie chorób przez marihuanę, to może jeszcze bym się zgodził, ale jeśli chodzi o łagodzenie objawów, to przed chwilą podałem przykłady chorób, w przypadku których marihuana łagodzi objawy, sprawia, że życie staje się mniej uciążliwe i nie ma co do tego. Żadnych wątpliwości. Konstanty radziwił o smogu. I niestety to jest troszkę tak, że my lubimy mówić o jakichś takich zagrożeniach, troszkę, prawda, e, no, bardziej teoretycznych, w sytuacji, kiedy sposób w jaki żyjemy, styl życia, jaki przyjmujemy, jaki dopuszczamy u samych siebie jest. Wielokrotnie bardziej szkodliwy. Smog już od dawna nie jest tylko teorią, a realnym zagrożeniem. Pan Konstanty po tej wypowiedzi dodał: Troszeczkę jak gdyby obawiam się, że mówiąc o smogu, o zanieczyszczonym powietrzu, zapominamy o tym, co jest tak naprawdę znacznie bliżej nas, jeżeli chodzi o możliwość oddychania świeżym powietrzem. Znaczna część Polaków ciągle pali papierosy. Porównywanie smogu do palenia papierosów jest wyjątkowo nietrafione. Każdy sam decyduje, czy chce palić papierosy, czy nie. Smog truje każdego bez wyjątku. Konstanty radziwił o ustawie apteka dla aptekarzy. Apteka to nie jest zwykły sklepik, to nie jest zwykły biznes. To jest placówka służby zdrowia, w której. Nie może być tak, że już przy wejściu ktoś proponuje dodatkowy produkt, przy kasie leżą następne, a osoba obsługująca wcale niekoniecznie aptekarz klientów, którzy coś kupują, z zalady proponuje kupno jednego w cenie dwóch, albo jeszcze czegoś dodatkowego, a jak to sumować wszystko, to znaczna część tego, co tam się sprzedaje, to jest po prostu bez żadnej wartości medycznej i wyciąga po prostu pieniądze ludziom z kieszeni. Apteki to nie NFZ i nie są w 100% finansowane przez budżet państwa. Aptekarz tak samo jak zwykły przedsiębiorca, który ma na przykład sklep, musi zarabiać. Wszystko opiera się na wierze pana Konstantego, że jeśli aptekę otworzy farmaceuta, to będzie on tam sprzedawał tylko i wyłącznie najlepsze i jednocześnie najtańsze leki, a na przykład suplementy odłoży na bok, bo on ma wypełniać misję, a nie zarabiać. I to wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałem. Jeśli macie pomysł, kto mógłby się znaleźć w następnym odcinku z serii Najgłupsze wypowiedzi polityków i znacie jakieś ciekawe wypowiedzi tego polityka, to swoje propozycje możecie mi zostawić w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.